Później. Jestem tu, to ja, Jezus Chrystus. Pozwól mi dyktować ci moje słowa, córko. Teraz posłuchaj i rozpoznaj mnie. Czy boicie się mnie? Wypieracie się mnie dlatego, że moje oczy widzą was na wskroś i mogą czytać wszystko, co wasza dusza uczyniła? Nie bójcie się mnie, ja już wam przebaczyłem. Moja krew popłynęła dla waszego zbawienia. Wcieliłem się i żyłem na ziemi. Żyłem pomiędzy grzesznikami, lecząc chorych i wskrzeszając umarłych. Ja was nie opuściłem, jestem wciąż wśród was i leczę was. Przyjdźcie do mnie, aby dostąpić uzdrowienia. Wzniosę do mnie wasze dusze, nauczę was kochać mnie i siebie nawzajem. Jeśli jesteście słabi, moja siła was podtrzyma. Jeśli jesteście zagubieni, będę z wami, aby pokazać wam drogę. Moje prawo jest prawem miłości. Zanim pójdziecie, otworzę wasze serca, abyście mogli mnie przyjąć. Pobudzę was, nauczę was kochać, przebaczać, być świętymi i prowadzić święte życie. Przyjdźcie więc, moi umiłowani, przyjdźcie i uczcie się ode mnie. Ja jestem miłością, ja jestem pokojem, ja jestem miłosierdziem, ja jestem łagodny i pokorny, ja jestem przebaczeniem, kocham was wszystkich. 3 lutego 1987. Panie, czuję się pusta i zimna jak kamień, nie tak jak zwykle. Wasulo, to ja przycinam twoje gałęzie i daję ci siłę. Ja jestem twoim oddanym stróżem. Przycinając umacniam cię, aby twój owoc był obfity. 4 lutego 1987. Maleńka, wiesz dlaczego cię kocham? Oto jeszcze jeden powód. Jesteś moim kwiatem pozwalającym mi się przycinać, pozwalającym mi się karmić i pozwalającym mojemu światu rozbłysnąć nad tobą. Pomagam ci wzrastać, abyś wydała owoce pokoju i miłości. Ja jestem twoim panem i nauczycielem. 5 lutego 1987. Umiłowana, ja jestem jak orędzia dla kościoła pochodzą ode mnie. Ja cię karmiłem i kształtuję cię, córko. Ja jestem.